Cześć, z tej strony Seba, witam Was w kolejnym odcinku Warsztatu Seby na kanale Świat Seby. Dzisiaj dokończę temat z poprzedniego odcinka, a mam na myśli pelet. Dokładnie rzecz ujmując, pokażę Wam, jak rozpoznać zły pelet od dobrego peletu. To co, zaczynamy! Także najprostsza forma, jak rozpoznać pelet, ale zanim pokażę, przypomnę Wam, że pelet, taki dobry, klasyczny, porządny pelet, to jest to nic innego jak wióry, tylko i wyłącznie drewniane, które są pod ciśnieniem sprasowywane do tego stopnia, że jeżeli weźmiecie, łatwo Wam się taki pelet rozwali w ręku. No i nie zawiera żadnych dodatkowych rzeczy typu kleje, lepiszcza, lakiery, farby itd., itd., bo to ewidentnie zanieczyszcza. I w tym momencie praktycznie widzieliście w poprzednim odcinku, co się dzieje z takim piecem, który zostanie zasilony takim, a nie innym paliwem. Żeby lepiej Wam teraz pokazać pelet na tle dłoni, to posłużę się zwykłymi lateksowymi rękawiczkami, na których będzie zdecydowanie lepiej to widać. O, to jest próbka, jak to w tej chwili wygląda w kamerze u góry. Zły pelet zawiera, zobaczcie, tutaj biały nalot w postaci lakieru. Tak, tutaj jest coś czarnego, co się ciągnie w sposób dosyć dziwny. To jest, to powiedzmy, zły pelet. Jeszcze mogę Wam tutaj trochę, o. No nie jest, nie wygląda to jak czyste drewno, które bez kory, załóżmy, byłoby w użyciu. One jest z domieszką różnych pierdół takich. Tu na tej stronie, tak? Dla porównania zobaczcie, jak wygląda pelet czyściutki, tak? On jest, może tutaj wezmę jeszcze z tego jego. Porównajcie sobie kolor, tak? Żeby nie było, że... Poza tym ten się bardzo błyszczy, tak jakby został polakierowany. Ten się delikatnie błyszczy, ale tylko tyle, ponieważ to jest pod ciśnieniem. I teraz... Teraz zobaczcie, porównanie zwykłego peletu od takiego oszukanego. To jest pelet dobry. Zobaczcie, jak on się łamie łatwo. O, widzicie, on się praktycznie łamie jak sucharki. Jakbyście sucharki łamali, tak? Można to bardzo łatwo zrobić. Natomiast ten zły pelet, przez to, że zawiera liczne dodatki, tam typu klej i tak dalej, już tak prosto nie idzie, tak? Poza tym, jak przetniecie go tutaj, czy przełamiecie, zobaczycie, że nie jest jednolita struktura w środku, tak? Kolejny test, jaki Wam zaprezentuję, to akwarium, a mianowicie pelet dobry, jest to samo drewno, sprasowane, więc pod wpływem wody powinno rozpęcznieć i się rozwalić. Natomiast taki pelet oszukany z lepiszczami i tak dalej powinien się zachować jak plastik, czyli po prostu się nie zmieni. Na początek weźmiemy ten pelet nie najlepszych lotów, mówiąc łagodnie, tak? Zobaczcie! On utonął tak naprawdę. Jest na dnie. Teraz dla porównania zobaczcie pelet dobry. Pelet dobry. Dlaczego pelet tonie? Otóż bardzo prosto. Pierwsza sprawa zasadnicza jest to jego gęstość. Normalne drewno posiada swoją gęstość, natomiast pelet jest, są to truciny pod ciśnieniem prasowane, przez co gęstość jest o wiele większa, no i cięższa, co powoduje, że taki pelet idzie na dno. W tym przypadku oba pelety zachowały się tak samo, czyli zatonęły, ale poczekajmy chwilę, zobaczcie, co się będzie działo już po chwili. Zobaczcie, co się w tej chwili dzieje z peletem jaśniejszym, czyli tym prawidłowym. On już zaczyna otwierać się, tak niczym pączek kwiatowy. Może tutaj jeszcze... O. O, zobaczcie, on już taki się robi... O. Rozkłada się na części tak naprawdę. A ten zły pelet, praktycznie nic się z nim nie dzieje prawie. On się cały czas zachowuje tak samo. Porównajcie sobie wielkość tego i wielkość tego. One są tak naprawdę w tym samym momencie prawie, że wrzucono. Nawet ten zły pelet był wrzucony nieco wcześniej, więc mamy nieco więcej czasu na
rozpulchnięcie. No, zostawimy jeszcze chwilkę. Możemy jeszcze wywołać lekki prąd wody, co powinno pewne rzeczy przyspieszyć. Zobaczcie, wyjąłem dla przykładu jeden z tych peletów chrzczonych, jak ja to nazywam. On się praktycznie cały czas jest tej samej objętości. On w ogóle jej nie zwiększył poprzez dodanie wody. No, to jest ewidentnie zły pelet, jak widzicie, tak? Włożmy go może jeszcze raz tutaj. A teraz jeszcze raz biorę. Zobaczcie teraz ten pelet właściwy. On się rozpadł pod wpływem wody. Została taka breja, takie trociny. Z powrotem wrócił do poziomu trocin. Gdybym teraz te trociny wysuszył i ponownie sprasował, to mam znowu pełnoprawny pelet, tak? Także widzicie, to jest najprostszy sposób na rozpoznanie złego peletu i dobrego. I tak jak w poprzednim filmie mówiłem, jeżeli kupujecie jakiś nowy pelet, to kupcie sobie jeden, dwa worki na przetestowanie. I nie róbcie tego błędu, co ja zrobiłem, że kupiłem od razu całą tonę, myśląc, że jeżeli kupuję pelet w nowym miejscu, w tej samej cenie, co w innym miejscu, to jest równie dobry. Nic bardziej mylnego. Dobra, tak wygląda pelet na samym końcu. Widzicie tutaj, ewidentnie widać, który był dobry, który był zły. Ten zły w ogóle się nie rozwalił, ten dobry, można powiedzieć, że rozwalił się w pył. Drugim testem, który chcę Wam zaprezentować, jest to test palenia. Nie próbujcie tego w domu, ja wiem, co robię. Podpalamy drewno, tak jakbyśmy podpalali patyk na ognisko. Tak. A, już się tli tutaj. Widzicie? Nie wiem, na ile to widać tutaj. No w tej chwili, że tak powiem, wygasiłem to. Ale widzicie, to się zatliło bez problemu. Teraz zobaczcie ten pelet. Chrzczony, tak? On tak naprawdę nie tylko źle wygląda, ale zobaczcie, jak on się będzie dziwnie palił. Trzymam płomień, trzymam. I co? On ma problem nawet, żeby się zapalić. Także to jest drugi test, jaki mogę Wam zaprezentować, jak rozpoznać. Poza tym śmierdzić zaczyna jakimiś dziwnymi zapachami, które bynajmniej nie śmierdzą tak jak palone drewno. Pokazałem Wam przed chwilą dwa sposoby, w jaki sposób możecie bardzo prosto, domowym sposobem przetestować jakość peletu. Znaczy jest grubsza jakość, wiadomo, że nie będą to testy laboratoryjne. Ale wiadomo, że kupując pelet chcecie, żeby on się Wam dobrze balił, żeby nie zostawiał jakichś nalotów. Oraz żeby w miarę możliwości miał minimalną ilość popiołu. Ja tutaj nie będę konkretnych firm reklamował, z których pelet bym polecał, bo po pierwsze nikt mi nie płaci, po drugie nie chcę robić reklamy tutaj na kanale. No, sami rozumiecie. A wracając do jakości spalania, to pokażę Wam jeszcze, jak wygląda piec po tak naprawdę 3 tygodniach palenia zwykłym, takim dobrym peletem oraz ciecz, która wypływa z komina, tak jak Wam pokazywałem poprzednim razem. W przypadku złego peletu była ciemna, jakbym spuszczał olej, tak? Teraz pokażę Wam dla porównania, jak wygląda ta ciecz po spuszczeniu z komina opalanego peletem dobrej jakości. Dzisiaj spuściłem specjalnie dla Was, specjalnie do próbówki wodę z komina. Jak widzicie, nie jest idealnie przeźroczysta, no bo jednak tam jakieś związki chemiczne zachodzą przy spalaniu. Natomiast zobaczcie, że ta woda jest prawie, że... O, to może pokażę w przypadku tej kamerki. O. Zobaczcie, że ona jest przeźroczysta, tak? Jest to ona ewidentnie przeźroczysta w stosunku do tego, co było poprzednim razem, gdzie nie dość, że była mętna, to jeszcze czarna. Także to też jest sposób na sprawdzenie jakości peletu. Wiadomo, tej wody się nie pije, także odradzam, nawet po przygotowaniu. Tu się znajdują jakieś związki chemiczne po spaleniu drewna. Nie jestem chemikiem, więc Wam konkretnie nie powiem jakie. Aczkolwiek, no, różnice widać gołym okiem, prawda?
Teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie. Miesiąc czasu palenia zwykłym paletem. Owszem, jest ciemne, bo tutaj było palone, ale nie jest tak obrośnięte, jak było obrośnięte poprzednim razem. Tak. Widzicie, tutaj też jakieś tam delikatne spieki się czasem dzieją, ale generalnie sam sobie daje radę i wybywa. Jak widzicie, piec opalany był prawie miesiąc, jest zdecydowanie w lepszej kondycji niż był przy tamtym pelecie. Jak widzieliście wcześniej, gdy próbowałem go podpalać, też widzieliście, że ten czysty pelet tak naprawdę prawie nie robił dymu, a ten ciemny nie dość, że się nie chciał dobrze zapalić, to jeszcze, tak jak Wam skomentowałem, zaczął śmierdzieć dziwnym zapachem. Także mam nadzieję, że tymi testami, eksperymentami rozwiałem Wasze kolejne pytania. Jeżeli jeszcze byście mieli jakiekolwiek pytania dotyczące palenia peletem w domu, dajcie znać pod filmikiem oczywiście. Jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie, to bardzo serdecznie zapraszam Was do grupy To Tyle na Tę Chwilę na Facebooku, gdzie nie tylko jest informacja o nowych filmach na moim kanale, zresztą nie tylko moim, ale także staramy się tutaj budować naszą społeczność i coś dzielić, wymieniać się spostrzeżeniami. Także zapraszam Was, a tutaj będę już kończył. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Cześć.